Okej. Dobra. Będziemy testować. Przyszedł mi właśnie obiektyw. W sumie nie wiem, czy nagrywam to gdzieś na YouTube'a, czy po prostu do kogoś, komu chcę to pokazać. Ale mamy nowy obiektyw i zaraz sobie przetestujemy, jak on nagrywa. Dobra. To co, stujemy go, nie? Mamy tutaj... Połóżmy to na czymś. Prawdopodobnie to będzie bardzo większy zoom. To jest 50, a teraz nagrywam chyba na 12. Ale zobaczymy, więc to jest tak jakby ujęcie obecnego obiektywu i nic nie będę zmieniał. A teraz... Tak, teraz nagrywam bez obiektywu. Wydaje mi się, że jest jaśniejszy. No i ewidentnie jest dłuższy, więc jest większy zoom. Bo to jest 50, ale nie miałem 50. Ale to może być najlepszy zakup fotograficzny, jaki do tej pory zrobiłem. Jeszcze tylko sobie ustawię ostrość na książki. O, tutaj jest taka ostrość i też jest super. A na nieskończoność nie dobrałem za mały pokój. Ale poza tym, że widzicie, jaki jestem teraz gruby naprawdę, to bardzo porządny. A, jeszcze makro. I to jest chyba najbliżej, więc... Kurde, szału nie ma. Myślałem, że będzie bardziej można, ale... A, no i można jeszcze wyciągnąć z tego obiektywu trochę. To byłoby tu. A już trochę światło prześwituje, już nie jest idealnie. Jeszcze na sam koniec. 35 wygląda tak. Czyli jest trochę więcej miejsca. Ale jest ciemniejsza, tak mi się wydaje. To jest najdalej, jak mogę wysunąć. To jest 35. I z kolei tutaj, jeżeli chodzi o makro, to chyba jest trochę lepiej. Bo tutaj mogę, tylko że muszę dużo bardziej zbliżyć się do aparatu, tam było w sumie większe powiększenie. Ale jest ciemniejsza i tutaj jest ostrość, ostatnia jest... Tu jest ostrość. Nada!